W sapockiej konferencji wzięli udział przedstawiciele bardzo różnych krajów. Zastanawiam się, czy ludzie pochodzący z czasami zupełnie odmiennych kultur są w stanie wypracować wspólne stanowisko w walce z korupcją, w walce z praniem brudnych pieniędzy. Czy mogą dojść do jakichś wspólnych rozwiązań, które będą na tyle uniwersalne, że sprawdzą się w tych wszystkich krajach, w tych odmiennych kulturach? Jeśli chodzi o korupcję, to tutaj nie widzę żadnych problemów w komunikacji pomiędzy poszczególnymi państwami, ponieważ bardzo podobnie, właściwie identycznie można powiedzieć, pojmujemy to zagadnienie. Podobnie oszustwa, natomiast problem pojawia się w przypadku prania pieniędzy. Dlatego, że nie wszystkie najwyższe organy kontroli państwowej podjęły się przedsięwzięć takich, jak podjęła się Najwyższa Izba Kontroli i nie przeprowadziły badań, bądź nie mają takich uprawnień, bądź jeszcze nie zdecydowały się podjąć takich kontroli, nie skontrolowały działalności podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy. Takim podmiotem w Polsce, chciałem przypomnieć, jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej, który jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W terminologii angielskiej jest to FIU, czyli Financial Intelligence Unit. I dlatego też jednym z zadań, jakie stoją przed grupą roboczą, a za które jest odpowiedzialny rosyjski organ kontroli państwowej, jest przygotowanie bazy informatycznej zawierającej informacje o uprawnieniach kontrolnych poszczególnych organów kontroli państwowej właśnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Co jest największym problemem, trudnością podczas pracy w takiej grupie? Czy to kłopoty wynikające z wielości kulturowej, z wielości krajów, jakie biorą udział w pracach grupy? Wydaje mi się, z dotychczasowych doświadczeń, a już w działalności międzynarodowej, jestem zaangażowany w tę działalność od 1993 roku, czyli to będzie prawie 20 lat, że największą zaletą jest budowanie wspólnego zrozumienia. Jeśli uda się przełamać bariery, nie tylko językowe, ale takie bariery wynikające z różnic kulturowych i uda się zbudować wspólny zespół, a to się nam udało w tej grupie roboczej, to możemy uzyskać ten efekt synergii, o którym się mówi w naukach o zarządzaniu, czyli 2 plus 2 równa się 5, a nie 4. Jak wygląda praca grupy przeciwdziałającej korupcji i praniu brudnych pieniędzy od kuchni? Wiem, że oficjalnym spotkaniom konferencyjnym towarzyszą spotkania robocze w mniejszych grupach. Są także spotkania zupełnie nieformalne i jak zaznaczył tutaj jeden z uczestników konferencji, wcale nie najmniej ważne. Ma pan rację. Z pewnością oprócz tych oficjalnych spotkań w świetle kamer, zdjęć fotograficznych, a także oficjalnych przemówień, niezwykle ważną rolę odgrywają spotkania nieformalne, właśnie przy kawie, w przerwach. I tutaj przykładem takiego udanego spotkania jest wczorajsze spotkanie, jakie mieliśmy w trakcie przerwy między obradami, gdzie przedstawiciele poszczególnych organów kontroli stwierdzili, że rzeczywiście trzeba się włączyć w działalność polskiej grupy, której Polska przewodniczy. I udało się przekonać właśnie podczas tych rozmów, że przecież bez głosu innych organów kontroli nie jest możliwe skuteczna realizacja zadań wyznaczonych przez INTOSAI. Przedstawiciele grupy roboczej INTOSAI spotykają się podczas seminariów, podczas konferencji, dyskutują, wymieniają doświadczenia. A ktoś mógłby zapytać, dobrze, ale co właściwie z tych spotkań wynika? Obecnie na tym etapie, na którym jesteśmy, opracowujemy wytyczne, które mają wskazać, jaka jest rola najwyższych organów kontroli w walce z korupcją. Tutaj jest wykorzystywana koncepcja, która była wiele lat temu prezentowana przez organizację Transparency International i również przedstawiana przez przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli podczas wielu spotkań międzynarodowych, że naszym zadaniem jako organów kontroli jest aktywne włączenie się w budowanie systemu rzetelnego państwa, czyli państwa opartego na uczciwości, na rozliczalności, na przejrzystości życia publicznego. Nie budzi w przypadku Polski żadnych wątpliwości, że NIK powinien się w te
przedsięwzięcia włączyć. Zresztą NIK przecież od lat opracowuje różne programy antykorupcyjne. Informacje o przeciwdziałaniu korupcji są dostępne na naszej stronie internetowej, ale to nie jest takie oczywiste w przypadku innych państw. I stąd też, realizując założenia planu strategicznego INTOSAI, grupa robocza podjęła się tych zadań. Czyli wytyczne mają na celu na obecnym etapie ustalenie roli poszczególnych najwyższych organów kontroli państwowej z różnych państw w przeciwdziałaniu, zwalczaniu tych niekorzystnych zjawisk. Jak wygląda zaangażowanie członków grupy roboczej w pracę nad poszczególnymi projektami? Czy mamy tutaj do czynienia raczej z biernością, czy aktywnym włączaniem się w pracę nad tworzeniem poszczególnych wytycznych, wypracowywaniem dobrych praktyk? Taką inicjatywą, którą należy pozytywnie oceniać, jest inicjatywa norweskiego organu kontroli. Podobały mi się ich projekt wytycznych, który jest przygotowywany w grupie do spraw ochrony środowiska. Zresztą my współpracujemy jako nasza grupa robocza i tutaj polscy przedstawiciele, w tym ja, jesteśmy zobligowani do tego, żeby aktywnie współpracować z tą grupą roboczą do spraw ochrony środowiska. I to mnie zainspirowało, to znaczy ich bardzo kompleksowe podejście do zagadnień, ale myślę też, że z kolei innych naszych partnerów zainspirował aktywny udział NIK-ów chociażby w kontroli działalności związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. No, dostrzegłem takie zainteresowanie niezwykłe tą sferą, a także naszymi przykładami naszych kontroli, ponieważ rzeczywiście, kiedy przeglądałem ostatnie 15 lat, co zrobił NIK w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, to mamy taki materiał, który możemy prezentować innym i zresztą to poczyniliśmy i była to inspiracja dla innych państw, tak. Ale jak obserwuję działalność naszej grupy roboczej, ona zmierza także w kierunku mobilizacji społeczeństwa, spojrzenia na rolę organów kontroli nie tylko jako badacza zjawisk związanych z nieprawidłową realizacją przepisów prawnych, ale budowaniem rzetelnego społeczeństwa. Przykładu takiego dostarcza chociażby organ kontroli z Wenezueli, który prezentował ciekawe rozwiązania w zakresie pobudzania społeczeństwa obywatelskiego, czyli przedstawiał, krótko mówiąc, jakie przedsięwzięcia podejmuje najwyższy organ kontroli w zakresie wspomagania działań służących budowie społeczeństwa obywatelskiego, angażowania organizacji pozarządowych w działalność właśnie przeciwko korupcji razem z administracją publiczną.